Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecholi, a Asher obserwuje miejsce, które mamy odbić zaraz. Zobaczmy najpierw wejście może. To jest najważniejsze. Przynajmniej na początku. No ale później tak, tych dwóch będzie stwarzać problemy. Tamten jeden za kontuarem pewnie się schowa. Dobra, mamy tam chatę, a co w chacie? Dobra, w trójkę i tak ciężko będzie, żeby dać sobie radę. Dobra, i spójrzmy jeszcze na rzeźbę. Złote? If those guards light the rope, the fire travels up to the bowl, and the whole city will know we're here. So we stop them. Aye. Come on, let's get moving. Dobra, jak chcecie to zrobić? Ja w ogóle nie wiedziałem, że oni mają taką technologię rozwiniętą już. No przecież luneta? No bez przesady. Tam kilka soczewek musi być, żeby było powiększenie. Minimum dwie. It's nothing. Just forget it. Forget about... No, but fine with me. Fine with me. Great. Oj, oj, oj. No nie jest zbyt uradowana tym, że jej mistrza, czy tam pana, oszczędziliśmy chwilę wcześniej. I'll take him. I've got the other one. Dobra, tylko pamiętajcie, po cichu. I don't need him to watch me. Hey, prove it. What have you heard? Just sit outside the gates waiting. Mother of dragons. Powolutku, po cichutku. Dobra, gin. No i pięknie. No ale nie puść. Nie może spaść do przodu, no. Przecież zobaczą zwłoki. Ale ładnie sobie daje radę, dobra. Nie ma to tamto. Zabijać niczego nie spodziewających się strażników potrafią, okej. One group will go high and try to climb over to the other side. What about them? That's why someone needs to stay down here. They get behind cover and shoot the men up top. Just don't let that one see you. So, which will it be? Ej, w sumie ja bym sobie postrzelał. Ale w sumie mogę też wdrapywać się, tylko ja jestem w pełni sił, prawda? To dobra, go above. Climb the wall. We'll go over the top. You just make sure you clear the way. A właśnie, Croft ma strzelać z jednym okiem? Ciężko to widzę. A dobra, zobaczymy. Okej, okay. O kurde! Piękny takedown. Okej, okay, dobrze, czyli może nie będzie wcale aż tak źle. Dobra, po cichutku, powolutku. Oj, celność też ma. O kurde! Pięknie to wyszło. No sokole oko. Dobrze, to jedno mu zostało. Dobra, o kurde, niczym Ezio. Ale może tak bez większych szmerów? Zatem Beszka czeka na swoją kolej jeszcze. I co, tak po prostu mam się rzucić na niego? A ja mam się rzucić tutaj. No dobra. Hardcore parkour. No to już musieli słyszeć. Co, dwóch naraz chyba da radę, prawda? No zobaczymy, czy wejdzie double kill, czy nie. Uwaga. Dobra, taki double single kill, powiedzmy. Ale trzeba było go zabić. Tutaj nie było wyboru. Dobra, może i dostał łatwiejszą robotę od nas, ale przynajmniej celnością się popisał. Ta, a wewnątrz, kurde, 15 ludzi. Co się tobie stało? A tobie co się, kurde, stało? Nie, sobie, w którym momencie? Kiedy walczyłeś z tamtym jednym? Na ziemi? Kurde. Ale przynajmniej znosi swoją ranę jak mężczyzna. Nie jojczy, że boli go i nie może się ruszać. Okej, dobra. Dobrze zaplanowane. Jakby co, nie będą mogli po prostu wylecieć całym
całym szturmem na nas, całą grupą, jeżeli ktoś tam wewnątrz jest faktycznie. Nie, dobra, serio spojrzałbym w okno z chęcią. No, widziałem jednego tylko. Kurde, to można zamknąć. Egzamin, albo nie, close, zróbmy close od razu. Dobra, pięknie. No i po cichutku. Nie, pięknie, no to zawsze trzeba pamiętać, żeby zasłaniać usta jeszcze. Tym, których zabijamy. No jeżeli wam dawał jakieś rady na przyszłość, to oczywiście wszystko trzeba zrobić, żeby nikogo nie zabijać. Ta beszka, z pół metra, kurde, z pół metra gościa kuszą, no pff, super. O kurde, glebuj, glebuj. Dobra, trudno. Skacz na niego, skacz. No. I jeszcze w gardło, nawet nie trzeba wtedy ust zasłaniać. Dobra, to teraz się, jeżeli coś ma się skopać, to skopię się właśnie teraz. Oj. Na pewno? Ale coś mi się wydaje, że on zginie. Już jest ranny i tak. A zresztą dobra, zobaczymy. Nie ma co wyprzedzać wypadków. Tam dwóch na górze. Po lewej też chyba dwóch na górze było. No właśnie, co z nimi? Jak ich zaraszujemy? Nie, kurz się nie boję. Ale boję się bełtów, które mogą we mnie trafić z tych kuszy właśnie. Dobra, trzymajmy się planu Crofta. Nie, serio, to jest lepszy plan, Beszka, po prostu. Tylko trzeba to zrobić mega po cichu. To się nie może nie udać. Dobra, dobra, spokojnie, jeszcze krzaki do... dodatkowo nas zasłonią. Dobra, no to trudno, gin. Ja tam było dwóch, a drugi co nie zauważył? Że kumpel poległ? O cholera. No i po ptokach. Dobra. To i nie pozwolić, nie pozwolić. A tamten strzelił tym bełtem nawet nie wiem gdzie. Pięknie, Asher. Haha, ci nie mogą wyjść. A poza tym Crofty ich powstrzyma, jak lecą głównym wejściem. Moja ta beczka chyba pusta? Well, hello! Well, hello. Co za koleś? Ej, no unik jak w Matrixie. Czy jesteś wybrańcem? Nie, zabij go. Kurde, musisz go zabić. Tak jest, ale nie podpal, nie podpal przypadkiem. Nie, tam się turla pochodnia. Asher, kurde, tnij! Linę tnij! No! Tak jest! Ło kurde, ale fuks! I w ogóle świetnie, że żelazo wbija się w złoto, tak łatwo. Oj, dzięki, uratowałaś mi skórę, ale żebyś nie zgarnęła bełtu teraz! No nie! Padnij! Kurde! No nie możesz go podpalić! Po prostu nie możesz! Weź topór! Weź go! Tak jest! I rzuć! Rzuć! O, w łeb, musisz trafić w łeb. Kurde, tu? No dobra, może być tu. Aha, rozwalić, zanim on to zdąży podpalić. O, ho, 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 pięknie. Dobra, udało się. Woo! I teraz to sobie może zapłonąć, tak to nie ma co już się palić. Ale niezły rębajło z ciebie. Dobra, jak tam Croft? Bo tam było well, hello, ale co więcej? No, Croft raczej nie podołał, no właśnie. Mhm. Ej, żyje. Pięknie! Co, rozpoczęło się powstanie niewolników przeciwko panom? No to rozkoszujmy się widokiem, jak to wszystko teraz weźmie w łeb. Mam na myśli tutaj oczywiście obecną sytuację polityczną w Meereen. Nie, dobrze, przynajmniej coś się udało. The Sun of Winter. Nie, ale nie Sun Syn, tylko Sun Słońce. Słońce Zimy?
Czyli może chodzi o to po prostu, że coś pozytywnego wreszcie wyniknęło. No ale właśnie, żeby tutaj nie było teraz kiepsko, bo Royant został z Gryfem. O cholera, no żeby nie kablował. No coś złego się musi wydarzyć. Zbyt wiele dobrego do tej pory się wydarzyło. I was terrified when you called Lud's bluff, but you knew exactly what you were doing. And now Ryan will be coming home. He'll sleep in his bed. No właśnie, don't celebrate yet. Where he belongs. We'll celebrate once Ryan has returned safely. We still need to make the trade. You're right, of course. Still, you did well today. Don't lose sight of that. Lord! No właśnie. Kurde, co jest grane? Aha. Where are the gods? No i super. Jednak Royland był zdrajcą. Talia? Ja, biedna Talia. Ej, dobra, czemu mamy tylko dwóch żołnierzy przy sobie? Where's my sister? Elena! Where's anybody? To był Gryf? Czy Royland? O cholera. Oj, ten szaleńczy śmiech w ogóle mi się nie podoba. Ej, Ramsay Snow? O cholender, dobra. No to nie mogło być gorzej po prostu. Song about your dead brother. Am I in it? Let's hear it, shall we? No. No? I won't. Roderick! Roderick! Co tu robisz? Niezaproszony, niezapowiedziana i nic. Welcome back. Get away from my sister. Get away from my sister. But we're having such a nice time. Aren't we, Talia? Say it. Say it's been lovely. It's been lovely. A nie ma noża pod ręką chyba, to możesz już zacząć uciekać chyba. I'm told you're a man who can't be broken. No dobra. Roderick zginie. Albo tak skończę odcinek? No nie. No nie, serio? No super. A wiemy bardzo dobrze, że Ramsay Snow nie jest do ruszenia. On nie zginął jeszcze w serialu, więc tutaj tym bardziej nie może zginąć, więc no. Praktycznie w tej grze jest nieśmiertelny. Co najwyżej można go skaleczyć, to jeszcze tak, żeby to nie było widoczne. Dobra, wysoką notą skończyli znowu. Ethan was the first forester I killed. Doesn't have to be the last. You don't know what you're in for, Garrett. What you're asking my brother to do. The North Grove isn't what you think it is. You claim to be a leader, yet your own people do not respect you. But we did as you commanded. Dokładnie, kurde, Daenerys, no nie bądź świnią. They're killers. Roderick! I can't believe I trusted him. I know. Cholera, him, czyli jednak on. Perhaps he told you things. Things that might prove his guilt. Perhaps you're not to be trusted either. Ja i Cersei jeszcze na to wszystko, no kolejny odcinek będzie do kitu. Serio. Właśnie, a może North Grove to jest po prostu miejsce, skąd się wywodzą biali wędrowcy? O kurde, no nie, 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 nie. Ale Castellan, srebrne trofeum z kolei leciało na sam koniec. Nie no, oczywiście po napisach, kochani, jeszcze będą nasze decyzje, procentowo porównane z decyzjami innych graczy. No ale wydaje mi się, że postąpiłem tak jak większość postąpiła, no zresztą zazwyczaj tak jest. Bo tutaj, okej, to nie jest może Wiedźmin, gdzie wybory są totalnie nieprzewidywalne, no ale jednak tutaj są takie nacechowane pozytywnie i takie nacechowane negatywnie. No i ja zazwyczaj staram się wybierać te pozytywne, pewnie, że tak, ale no, zobaczymy. Może ludzie nie wykryli blefu Lorda Whitehilla na przykład, albo coś, no nie wiem, zobaczymy zaraz. No ale w sumie, czy dokonaliśmy jakiś aż tak bardzo dramatycznych i istotnych wyborów w tym odcinku? Chyba nie, nie. Ogólnie odcinek należy do jednych z lepszych chyba. Dużo się działo, dużo ciekawych rzeczy.
No ale tak powinno być. Im dalej w las, tym lepiej po prostu. To już jest czwarty epizod. No, zostały jeszcze dwa. Więc akcja naprawdę musiała nabrać rozpędu. Dodatkowo. Dobra, okej. Okay. Szybko przewijmy te napisy i zobaczmy procenty. Okej, dobra, zazwyczaj napisy nie zatrzymają się w tym miejscu. A właśnie, no tak, updating content. Nie od strony technicznej, kurde, te gry nie są najlepszej jakości, tyle wam powiem. Ale dobra, no... Super, no continue. No thank you. Nie, serio, pokażcie mi, kurde, procenty wreszcie. Czy muszę się zalogować, muszę zrobić konto na Telltale, żeby je zobaczyć? No na pewno nie, kurde, tak nigdy nie było. No serio? Aaaa! Co za świnie! No dobra, my choices, no właśnie. Zobaczmy. Jak, co, i z czwartego odcinka, kurde, nie ma? Yeah! No dobra, ale przynajmniej zaległe z trzeciego możemy teraz zobaczyć. Wszędzie w większości. Tutaj. Też wszędzie w większości, tutaj. O, właśnie, uwolniłem Erika. Kim był Erik, nawet nie wiem, ale to jest jedyny wybór, który do tej pory podjąłem. Który jest w mniejszości po prostu. Okej, dobra. Kochani, wielkie dzięki za oglądanie. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek z Gry o Tron, ale uwierzcie, jak się pojawi, to na pewno dla was nagram, jak zwykle zresztą. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli ten materiał wam się podoba, a także poprzednie, to proszę zostawcie łapkę w górę. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.